Witajcie kochani. Chciałbym wam opowiedzieć o pewnym stanie świadomości. Jako inspiracja i ku refleksji. Dlatego, że my w swoim odkrywaniu siebie doświadczamy przeróżnych rzeczy, różnych stanów wibracyjnych. I jak ważne jest to, żeby gdzieś w tym wszystkim móc... No właśnie... poskładać się w całość, zobaczyć siebie w całości, zobaczyć życie w całości. To jest fenomenalne, że różnego rodzaju doświadczenia nas bardzo fokusują, skupiają i sprawiają, że my fiksujemy się w jakiejś wizji siebie, w jakiejś odsłonie siebie, w jakimś programie, gdzie identyfikujemy się z jakimś obrazem samych siebie, odczuciami, myślami, jakimś światopoglądem i tak dalej. Chciałem, żebyście na chwilę sobie tak zatrzymując się, pomyśleli, wyobrazili sobie, odczuli, a może przypomnieli sobie, że mieliście lub możecie mieć takie doświadczenie, gdzie stajecie się więksi. Jesteśmy po prostu tak w tych ciałach fizycznych i wyobraźcie sobie, odczuciami, tak jak mówiłem, a może przypomnijcie sobie, kiedy nagle doświadczacie takiego stanu wibracyjnego, że rozszerzacie się. Nagle zobaczycie, że to ciało fizyczne jest w was, rozszerzacie się bardziej, szerzej i nagle zaczyna być doświadczenie, które przynosi wam inną perspektywę widzenia wszystkiego. To jest tak, jakbyśmy nagle zobaczyli wszystko, wszystkich ludzi, wszystkie zdarzenia, doświadczenia, całe te różne odsłony życia na Ziemi z takiej wielkiej odległości. Jakbyśmy stanęli na jakimś szczycie i obserwowali te wszystkie domki, te wszystkie role, te wszystkie osoby, które są w naszym życiu i tak się przyglądali temu. Wyobraźcie sobie właśnie taki stan, gdzie coś takiego się pojawia i nagle widzicie coś w sposób neutralny, z dystansu, że rzeczy się wydarzają, a wy jesteście obserwatorami siedzącymi na wysokiej górze. Chociaż to nie musi być góra, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby tak wejść w taką refleksję, że można się tak rozszerzyć, że wszystko, co się wydarza, wydarza się w tobie. Tak się rozszerzyć, że nagle odkrywasz, że Ziemia jest w tobie. Jesteś większy niż Ziemia. Rozszerzasz się i dotykasz galaktyk, gwiazd. Coraz szerzej. I każdą galaktykę, każdą planetę, każdą Ziemię, każdego człowieka, można powiedzieć, masz w sobie. Wiem, dźwięk, wizja... zakręcona i może zwariowana i ktoś powie, co on mówi. Chciałem waszą uwagę na to zwrócić, dlatego, że to jest bardzo ważne i myślę, że prędzej czy później każdy z nas tego doświadczy. Mówię to ze swego doświadczenia, dlatego, że wtedy zaczynamy rozpoznawać te wszystkie gry, wszystkie zapętlenia, które nam się wydają wielkimi wyzwaniami, a tak naprawdę z tej perspektywy okazują się, że są takimi malutkimi elementami, które nas ściągają, naszą uwagę, zapętlują, blokują, zaczopują, a one są takie malutkie. I wiecie, kiedy tak się spojrzy na to wszystko, nagle rozszerza się ta świadomość tego jam jest, tego kim się jest naprawdę. Krótka refleksja. Może nieczytelna dla ciebie, a może pobudzająca pamięć albo jakąś refleksję, że coś takiego można też doświadczyć. Najlepszego dla was. Trzymajcie się. Hej.